Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Teraz mamy drugą część naszej lekcji o liczbach zespolonych. I na ostatniej lekcji pokazałem Ci ogólny taki wstęp, tam no, niewiele było tak naprawdę o tym do opowiadania. Powiedziałem Ci, czym jest i, powiedziałem Ci, jak się dodaje i odejmuje liczby, jakie się porównuje. Tam rozwiązaliśmy takie jedno banalne zadanie z parametrem, spokojnie. Będziemy rozwiązywać jeszcze trudniejsze zadania. Co dzisiaj chciałem pokazać? Dzisiaj chciałem pokazać sprzężenie i mnożenie i dzielenie. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Czyli na przykład dalej zróbmy sobie, że mam z1 równa się a plus i razy b i z2 równa się c plus i razy d. I chcę te liczby ze sobą pomnożyć. Czyli chcę zrobić z1 razy z2. No to mnożę, co tam będę się przyjmował, a plus i razy b, mnożę razy c plus i razy d. No i to równa się ile? Wymnażam po prostu nawiasy. A razy C mnożę, tak? A razy C. Mam A, C. No i teraz mam tak. A razy D, I. Tak? Czyli plus A, D razy I. Czyli to sobie pomnożyłem. Teraz mnożę B. Czyli mam plus C, B razy I. I plus... tu mam BD. Zobacz, B razy D. Razy i kwadrat. Razy i kwadrat. Doszedłem do czegoś takiego właśnie. I co teraz sobie tutaj mogę zrobić? Tu jest taki bardzo, bardzo przyjemna rzecz, bo zobacz, mamy części, to jest część urojona, to też jest część urojona, to jest część rzeczywista, a to też jest część rzeczywista. Dlatego, że i kwadrat jest równe minus 1. I ja wiem dokładnie o tym, to podałem na początku, i kwadrat jest równy minus 1. Więc to jest minus BD tak naprawdę, więc to też jest część rzeczywista. I to powoduje to, że mam AC minus BD jako część rzeczywista, to jest moja część rzeczywista, plus AD plus CB razy I. Czyli moja część urojona. To jest moja część urojona. Tak się mnoży właśnie liczby. No nic prostszego. Zróbmy to sobie na przykładzie, na przykład z1 równa się 2 plus 3i, z2 równa się 4 plus, nie wiem, 1i. No 1 to może nie, to będzie zbyt proste. Zróbmy sobie 2i. Ok. No czyli mnożę teraz z1 razy z2. Ile tutaj mam? 2 plus 3i razy 4 plus 2i. I mnożę teraz tak. 2 razy 4, 8. 2 razy 2i, 4i. Plus 4i. Teraz tak, tutaj mam 3i razy 4, czyli plus 12i. Plus 2 razy 3 to jest 6. Plus 6i kwadrat. I co teraz się tutaj zadziało? Części urojone się dodały ze sobą. Będzie 16i, to sobie już zapiszę. Plus 16i. A części rzeczywiste mam 8. Plus 6i kwadrat. I kwadrat to jest minus 1, czyli to jest 8 minus 6, czyli 2. 2 plus 16i. To jest wynik mnożenia tych liczb przez siebie. Tak to wygląda. I teraz, no tak się po prostu mnożą te liczby. I jest teraz taka rzecz, którą chciałbym Ci pokazać. To będzie, jeżeli mamy liczbę z określoną jako x plus i y, to teraz sobie powiemy, czym jest sprzężanie tej liczby. Sprzężenie może Ci się kojarzyć na przykład z mnożeniem przez sprzężenie, jak na przykład mieliśmy ułamek 1 przez pierwiastek z 3 plus 2, to żeby usunąć niewymierne z mianownika, mnożyliśmy przez pierwiastek z 3 minus 2 przez pierwiastek z 3 minus 2. I tu wtedy usuwaliśmy niewymierność z mianownika. I pierwiastek z 3 minus 2 był sprzężeniem pierwiastka z 3 plus 2. Bardzo podobna sytuacja jest w przypadku liczb zespolonych. Zaraz będziemy sobie je dzielić i wtedy nam się przydadzą właśnie sprzężenia. Sprzężenie takiej liczby określane jako z z taką kreską na górze albo też z z taką gwiazdeczką. Nie wiem, którego z nich częściej używasz Ty, ale no, to są równoważne oznaczenia. To taka liczba w stosunku do tej z to jest x minus yi. Różni się po prostu tym, że tu jest minus tam, gdzie był plus.
mamy minus część urojoną, więc jeżeli na przykład z będzie 5 plus 4i, to liczba do niej sprzężona, czyli sprzężenie z, to będzie 5 minus 4i. No i analogicznie na przykład, jeżeli będę miał liczbę z równą na przykład, jeżeli będzie minus, jeżeli będę miał, aha, jeszcze ważna rzecz, ta rzeczywistość się nie zmienia, czyli mam minus 8, minus 7i na przykład, to sprzężenie tej liczby to będzie część rzeczywista ta sama, czyli minus 8, no i minus minus 7i, czyli plus 7i. Tak wyglądają sprzężenia. Po prostu wstawiamy minus przed część urojoną i w ten sposób tworzymy sprzężenie danej liczby. I takie liczby, kiedy z jest równe x plus yi, a z sprzężona jest równe x minus yi, takie nazywamy parą sprzężoną. To jest cała taka parka sprzężona. Sprzężone pary. No i to potem to nazewnictwo nam się przyda, bo pary sprzężone są rozwiązaniami wielomianów, więc dlatego taką nazwę teraz podałem. No i teraz podzielimy sobie dwie liczby przez siebie, czyli to jest już jedno z trudniejszych działań, chociaż nie jest wcale skomplikowane, po prostu jest więcej z nim zabawy niż chociażby przy takim dodawaniu. No z1 będzie równe a plus i b, zgodnie z tym, co tutaj wcześniej robiliśmy, z2 jest równe c plus i razy d. No i teraz chcemy podzielić, z1 dzielimy przez z2. No i co się dzieje? No przepiszmy sobie a plus i razy b przez c plus i razy d. No dobra, no i co się teraz z tym dzieje? Jak mam podzielić przez c plus i razy d? No trochę nie bardzo. Co tutaj robię? Mnożę i usuwam to urojenie jakby z mianownika. Już nie niewymierność, a tą liczbę. Chcę mieć rzeczywistą część w mianowniku. Jak to robię? Po prostu mnożę przez sprzężenie. Czyli mnożę całość przez i razy d przez c minus i razy d. Usuwam z mianownika moją część urojoną. Dlaczego się usunie? No zaraz zobaczysz. Tak samo jak usuwaliśmy niewymierne z mianownika. To jest analogicznie. Teraz to się tutaj wymnoży ładnie. Czyli będę miał na górze będę miał a razy c, prawda? A razy c minus ad razy i. Tak, pomnożyłem. Teraz będę mnożył tutaj plus b razy c razy i. I minus i kwadrat razy b razy d. Razy b razy d. No i to wszystko, całość, jak widzisz, będę teraz dzielił przez co? Będę dzielił przez c plus i d razy c minus i d. To jest wzór skróconego mnożenia. To jest wzór a plus b, a minus b. Dokładnie tak samo jak usuwaliśmy niewymierność. To jest a kwadrat minus b kwadrat, tak? To jest ten wzór, z którego teraz będziemy korzystać. A kwadrat minus b kwadrat. Co tutaj jest a kwadrat, a co tutaj jest b kwadrat? A kwadrat, a to jest moje c. Czyli to będzie a kwadrat, c kwadrat, minus to do kwadratu, czyli minus d razy i kwadrat. I jak widzisz, i kwadrat powoduje, że pozbywamy się niewymierności z mianownika. Nie niewymierności, tylko tej części urojonej, dlatego że tak. Zaraz sobie porządkujemy górę. Tu będę miał c kwadrat, już nie minus d i kwadrat, tylko po prostu plus d. Aha, no i d jest do kwadratu, przepraszam. Plus d kwadrat. I tak tam to wygląda. Teraz porządkujemy sobie górę. To są dwie części urojone, które do siebie po prostu dodam, czy tam w tym przypadku się odejmują. Czyli będę miał plus tam bc minus ad i one są razy i. To jest moja część urojona, tak? To jest bc minus ai, to sobie właśnie tego się pozbyłem. Tutaj jest i minus i kwadrat, czyli znowu to jest minus minus 1, czyli plus bd, czyli część rzeczywista jest ac plus bd. Ac plus bd plus bc minus adi. No i de facto to już jest prawie że podzielone, dlatego że jeszcze to sobie rozbijamy, bo chcę mieć oddzielnie część, tak żebym mógł od razu oszacować część rzeczywistą i od razu urojoną, więc po prostu rozbijam to sobie na dwa ułamki i piszę, że to jest ac plus bd przez c kwadrat plus d kwadrat. Dodać bc minus ad przez c kwadrat plus d kwadrat. I tu sobie wyciągam za cały ten ułamek i. I to jest część urojona, to, a to jest część rzeczywista. I tak właśnie się dzieli liczby zespolone. Jest z tym rzeczywiście trochę więcej pracy niż w przypadku mnożenia czy dodawania,
Podzielmy sobie jakieś teraz dwie liczby. Zróbmy sobie na przykład z1 będzie się równało, no ile tam, 3 plus 2i, a z2 będzie się równało 4 plus i po prostu. 4 plus i, tak też może być. Czyli teraz podzielmy sobie z1 przez z2 równa się ile? 3 plus 2i przez 4 plus i. I teraz co robię? Zanim jeszcze napiszę to równa się, tak już z rozmachu, usuwam sobie teraz mnożę przez sprzężenie, czyli mnożę przez 4 minus i przez 4 minus i. Dlatego, że ta liczba to jest sprzężenie, 4 plus i, a z2 sprzężona to jest do niej, to jest 4 minus i. I przez to właśnie sobie pomnożyłem. Tu na górze, więc to jest jakby 1. Mogę tak zrobić. To, żeby pozbyć się z tego zmianownika. No i teraz dzielę. 3 razy 4, 12. 3 minus i to jest minus 3i. 2i razy 4, 8i plus 8i. No i 2i razy minus i to jest minus 2i kwadrat. Minus 2i kwadrat. I co zostało mi teraz na dole? 16 minus i kwadrat. 16 minus i kwadrat, czyli plus 1 po prostu. I jadę teraz dalej. Na dole mam 16 minus minus 1, czyli 17. Tutaj na górze mam część urojoną minus 3 plus 8, czyli plus 5 w ostateczności, plus 5i. Tutaj mam minus minus 1, i kwadrat to jest minus 1, czyli minus 1 razy 2, minus 2, minus minus 2, plus 2. Czyli mam tutaj 12 plus 2, czyli 14 plus 5i. Rozbijam to sobie teraz na dwa ułamki, mam 14 siedemnastych plus 5 siedemnastych i. Tak wygląda ostatecznie mój wynik z tego dzielenia, przy czym teraz po podzieleniu część rzeczywista z z1 przez z2 jest równa 14 siedemnastych, jak widać, a część urojona z z1 przez z2 jest równa 5 siedemnastych. I to jest już koniec, to już jest, jak widzisz, całkowicie podzielone są te dwie liczby przez siebie. Teraz sobie jeszcze pchniemy takie małe zadanko z takim parametrem, to co tam pokazałem w pierwszej lekcji, ale to co pokazałem wtedy to było takie, powiedzmy sobie szczerze, prymitywne. Spójrzmy na takie zadanie. Z jest równe x minus 2 do kwadratu minus 4xi. I mam liczbę w oznaczoną, teraz tak oznaczoną po prostu mam tę liczbę zespoloną, 9 plus 4i. To oznaczenie jest dowolne, po prostu najczęściej się to oznacza jako z. Tak się przyjęło taka notacja. I mam dane, że z równa się w. Pytanie jest, ile jest równe x? No i co teraz robię? Jeżeli z jest równe w, to znaczy, że część rzeczywista z jest równa część rzeczywista w oraz część urojona z jest równa części urojonej z w. I teraz po prostu, żeby wyliczyć tego x, muszę sobie ułożyć takie dwa układy i równań i przyrównać do siebie część rzeczywistą z częścią rzeczywistą w i część z urojoną z z częścią urojoną w. No dobra, co jest tutaj u mnie częścią rzeczywistą? Częścią rzeczywistą jest x minus 2 do kwadratu. To znaczy, że x minus 2 do kwadratu musi się równać 9, prawda? X minus 2 do kwadratu musi się równać 9. A jeżeli chodzi o części urojone, to minus 4x musi się równać 4. No to tutaj to od ręki mogę rozwiązać, że x musi się równać minus 1. Z tego wynika x musi się równać minus 1. Z części urojonej mam takie rozwiązanie. Ale zobaczmy jeszcze, co będzie z części rzeczywistej. Czy znajdziemy ten sam pierwiastek? Bo jak nie, no to znaczy, że nie ma takich rozwiązań. No to sobie po prostu robię x kwadrat minus 4x plus 4 równa się 9. Rozpisałem to jako wzór skróconego mnożenia. Przenoszę teraz dziewiątkę. 4 minus 9 to jest minus 5 równa się 0. I teraz korzystam sobie z... Rozbijam to jako wielomian, więc tu mam wzory wieta, minus 5, 5, 4, to będę miał minus 1 i 5, czyli mam x minus 5 razy x plus 1. Tak po prostu sobie to rozbiłem, no oczywiście możesz sobie to deltnąć, czy co tam chcesz z tym zrobić.
No i rozwiązanie tego, no to otrzymałem tak, x równa się 5, albo lub x równa się minus 1, czyli mam takie rozwiązanie. I teraz co się z tym dzieje? Muszę znaleźć wspólne rozwiązanie dla części rzeczywistej i części urojonej. No i od razu widać, że część, że wspólne rozwiązanie to jest x równy minus 1, czyli ostatecznym wynikiem jest x równa się minus 1, dlatego że piątka po prostu nie spełnia tego równania. Zgadza się dla części rzeczywistej, jak tu wstawię 5, to będę miał 5 minus 2, 3 do kwadratu, czyli 9, tu jest ok, ale minus 4 razy 5 to bym miał minus 20i, to mi nie odpowiada, a minus 1 jak najbardziej pasuje do tego równania. Czyli jeżeli mam coś takiego, tego typu zadania, przyrównuję część rzeczywistą do części rzeczywistej tego drugiego i część urojoną do części urojonej tego drugiego. Potem rozwiązuję dla jednej, dla drugiej części, dla tej liczby zespolonej i znajduję wspólne rozwiązanie dla obu tych części. Jeszcze jedno zadanie zrobimy takie, które możesz prawdopodobnie dostać. To jest takie coś. O, mam tutaj. Powiedzmy, jeżeli z równa się 2 minus i przez 1 plus i, no to masz na przykład zadanie znaleźć, ile jest równe część rzeczywista z z kwadrat plus część urojona z z kwadrat. Coś takiego. Może tak się zdarzyć. Żeby to policzyć, muszę najpierw znaleźć część rzeczywistą z z kwadrat i część urojoną z z kwadrat. Żeby to zrobić, to muszę najpierw znaleźć z kwadrat. Z kwadrat. To jest po prostu 2 minus i, 1 plus i razy to samo, czyli razy 2 minus i, 1 plus i, podniosłem to do kwadratu, czyli wymnażam górę zgodnie z wzorem skróconego mnożenia, czyli to jest a kwadrat minus 2ab, czyli minus 4i plus i kwadrat. Plus i kwadrat, a na dole mam 1 plus 2i plus i kwadrat. I co teraz wyniknie nam z takiego tutaj stwierdzenia? Na górze mam, tu jest i kwadrat. Na górze sobie to porządkuję i to jest 4 minus 1, czyli 3 minus 4i mam na górze. Na dole mam 1 plus 2i plus i kwadrat. A to jest minus 1, czyli 1 minus 1 to jest 0. Na dole zostanie mi samo 2i. Na dole zostanie mi samo 2i. I teraz muszę sobie to 2i z dołu właśnie usunąć, bo nie chcę mieć 2i w mianowniku, chcę mieć część rzeczywistą, że muszę sobie to potem podzielić. Więc co robię? No po prostu najłatwiejszy sposób, no to mnożę sobie przez tą część urojoną. Tutaj moją częścią urojoną jest jakby tylko 2i, więc najprostszym sprzężeniem, które mogę sobie tutaj zrobić, to pomnożę to przez i przez i, żeby to sobie usunąć, więc będę miał na górze 3i minus 4i kwadrat, a na dole będę miał 2i kwadrat, bo sobie pomnożyłem. 2i kwadrat to jest po prostu minus 2, na górze to minus 4i kwadrat to jest po prostu 4, czyli mam na górze 4 plus 3i, tak, bo to jest minus minus 1, przez minus 2. I teraz dalej to sobie rachując, mówiąc tak trochę staromową, 4 przez minus 2 rozpisuję to jako 2 ułamki, czyli to jest 4 przez minus 2 plus 3i przez minus 2. 4 przez minus 2 no to jest po prostu minus 2. Minus, tutaj się z tym nic nie da zrobić, minus 3 drugie i. No i teraz pytanie, co tutaj jest częścią rzeczywistą? Rzeczywista część z z kwadrat to jest minus 2. Część urojona z z kwadrat to jest minus 3 drugie. No i po dodaniu do siebie z z kwadrat plus część urojona z z kwadrat. Kiedy dodam do siebie te dwie liczby, będę miał minus 2 dodać minus 3 drugie, czyli minus 3 drugie. No czyli to jest po prostu minus 2 i 3 drugie, albo no, mogę sobie to zapisać w ułamku niewłaściwym, chociaż właściwie nie ma po co, minus 7 drugich, albo po prostu tam minus 2 i 3 drugie, zależy jak Wam wygodnie. I to jest już rozwiązanie. Takie zadania też czasami mogą być takie po prostu na sprawdzenie tego, jakby na ile umiecie to, że to jest część rzeczywista, to jest część
urojona, tutaj wystarczyło to pomnożyć, tak? No, no i to jest cała filozofia takich zadań. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.